Witam serdecznie. Dzisiaj Suzuki Vitara z 2020 roku z silnikiem 1.4 129 koni mechanicznych. Także auto o tyle jest niespotykane, że jest miękką hybrydą. Wersja, jak widać, w normalnej odsłonie, czyli normalne Suzuki Vitara. Nie większe, nie mniejsze, lecz właśnie taki to model. I tylko tutaj jedna uwaga, jeżeli chodzi o tą miękką hybrydę, czyli mild hybrid, a co ona obejmuje, bo to trochę tajemnicza nazwa, a obejmuje turbo doładowany silnik benzynowy, taki właśnie tutaj mamy, 1.4, jak już wspominałem, booster jet. I jest on zintegrowany z 48-woltowym starterem generatorem. Teraz ten właśnie generator wspomaga silnik momentem obrotowym, gdzie zastosowany jest, no bo to jest już taka nowoczesna technologia, więc zastosowany jest akumulator litowo-jonowy oraz przetwornica. I to całe podniesienie napięcia pozwala właśnie wykorzystywać bardziej efektywnie moc silnika elektrycznego, który tutaj jest wbudowany, do zwiększenia właśnie momentu obrotowego. Także miękka hybryda zwiększa nam moment obrotowy podczas ruszania i przyspieszania. A ten system, który mamy tutaj zastosowany, dodatkowo eliminuje zużycie paliwa podczas wytracania prędkości, także plus ta zestrojona, ładna, 6-stopniowa skrzynia biegów daje nam efekt małego spalania, bo spalanie mamy na poziomie 5,3 litra, także tak właśnie się plasuje ta miękka hybryda. A cóż dalej? Dalej mamy wersję premium. Jak to w premium zawsze jest? Jeżeli chodzi o Suzuki, mamy bicolor. Także auto ma bardzo ładny, jak widzicie, odcień beżu. Do tego ładne felgi, jednokolorowe, ale ładnej satynie. No i teraz bicolor, czyli jasny dół, czarny dach, do tego ładne srebrne relingi, auto z przyciemnionymi szybami. Także jak widać na załączonym obrazku, wygląda naprawdę nieźle. Cóż, dywany zimowe są, czyli gumowe na zimę. I teraz możemy powiększyć ten bagażnik o wyciągnięcie tej tylnej klapy lub zupełnie możemy go obniżyć i wtedy mamy w taki właśnie oto sposób i wtedy mamy tą część bagażnika o tyle mniejszą. Teraz oczywiście tutaj są te dywany, natomiast o tyle możemy zwiększyć pojemność całego bagażnika. No i teraz, bym zapomniał, kamera cofania oczywiście jest na miejscu. Auto wygląda w taki właśnie piękny sposób. Vitara Hybrid podpisana. I teraz przyciemniane tylne szyby, a środek całkiem przyjemny, materiałowy, duży, wygodny, przestrzenny. Chodźmy do środka. Zapraszam naszych widzów i odpalamy środek, a w środku kilka naprawdę ciekawych spostrzeżeń i rzeczy, które warto naprawdę zaprezentować. Cóż, zacznijmy od odpalenia i właśnie mamy przed sobą tutaj sposób jakby ładowania, aczkolwiek to dopiero jak ruszymy, to będzie nam się pokazywać. Teraz właśnie było to spalanie, ale to na postoju, także teraz przejdźmy dalej. Tutaj mamy radar i czujniki. Tutaj mamy właśnie, to jest wskaźnik obrotomierza dodatkowy w pomiarze w newtonmetrach. Także w sumie jakby tutaj te dwa wskaźniki niewiele mówią przy codziennym użytkowaniu. A ten tutaj nam powie jak ruszymy, ale to za chwileczkę. Teraz mamy z takich właśnie asyst, to mamy lane assist, czyli asysty zmiany pasa ruchu, asysta antyzderzeniowa, czyli
jeżeli będziemy zbyt szybko podjeżdżali do zbliżającego się przed nami pojazdu, czyli za szybko, no, możemy go nie zauważyć, to ta asysta nas o tym poinformuje, że już prawie siedzimy komuś na tylnej klapie. Do tego mamy elektryczne szyby, elektryczne lusterka i teraz kierownica multifunkcyjna, czyli aktywny tempomat i wszystko, co z nim tutaj związane. Tu można spojrzeć. Także mamy aktywny tempomat i możemy sobie tutaj regulować ten moment dojazdu do też pojazdów przed nami. No i oczywiście limiter prędkości. Także wszystko tutaj mamy w tych funkcjach. Cóż dalej? Dalej sterowanie głosowe, sterowanie, odbieranie telefonu i tutaj kolejne funkcje dotyczące lane assist i aktywnego tempomatu. Przejdźmy dalej do głównego ekranu. Ekran, jak to w Suzuki, ładny, czytelny, wszystkimi informacjami. Oczywiście, jeżeli chodzi o media, to mamy tutaj wszystko dostępne, czyli Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink również. Wszystkie tutaj funkcje są dostępne, chociażby tutaj właśnie to widać, także mamy wszystko, co potrzebne. No i oczywiście radio plus pozostałe funkcje. Tak to właśnie wygląda. Tutaj już nic nie przesuwamy, wchodzimy po prostu w kolejne funkcje. I tu przesuwanie samego radia. Także tak to właśnie wygląda, więc za dużo tutaj nie posterujemy. I teraz dalej mamy klimatronik. Właśnie tak to wygląda. Także regulacja temperatury plus nadmuch i oczywiście ogrzewanie tyłu przodu. Do tego na zimę grzane fotele pasażera i kierowcy. Także mamy tutaj te dwie rzeczy, myślę, bardzo ważne. No i teraz kamera cofania. Także też jest to system, myślę, ułatwiający parkowanie. Do tego, jak już wcześniej wspomniałem, precyzyjna, naprawdę precyzyjna, 6-stopniowa skrzynia biegów, ręczna. Cóż, auto naprawdę wygląda bardzo dobrze. Prezentuje się jeszcze lepiej. Ten bicolor, myślę, że też jest niecodzienny, także egzemplarz jest ładny, dobrze wyposażony, jest to bardzo bogata wersja. I przejdźmy jeszcze może do serwisów, czyli mojej ulubionej części. A serwisy oczywiście, jak we wszystkich polskich salonówkach sprzedawanych przez nas, są. Czyli ostatni serwis był wykonany w połowie zeszłego roku, także jeszcze auto ma spory zapas, bo miał serwis zrobiony prawie przy 50 tysięcy przebiegów, a teraz ma niecałe 58, także jeszcze spokojnie można jeździć bez inwestowania jakichkolwiek pieniędzy w stan techniczny auta. Także auto jest w stanie idealnym. Wszystkie dane też oczywiście odnajdziecie na naszej stronie papis.pl. A jeszcze wykonamy małą jazdę próbną, małą jazdę testową i zobaczymy, jak zachowują się wskaźniki w tej miękkiej hybrydzie, bo sam jestem ciekaw. Także do zobaczenia za chwileczkę na jeździe testowej. To jesteśmy w środku i zaczynamy jazdę testową. I właśnie tak to wygląda. Teraz nam tutaj wskoczyło czytanie znaków, bo jak jest, pokazuje się informacja o znaku, to ta informacja dotycząca samej informacji o hybrydzie nam zanika. Natomiast tutaj właśnie tak to wygląda to ładowanie. I teraz w momencie, kiedy puszczamy gaz i hamujemy silnikiem, to zwrotnie jest pokazane, jak ładuje się bateria i wtedy pokazuje się nam tutaj w narożniku informacja o ładowaniu w postaci właśnie takiego znaczka baterii. I za każdym razem praktycznie to się dzieje. Także auto fajnie ma tutaj to rozwiązane. Myślę, że taki system graficzny jest całkiem przyjemny. I cóż,
Myślę, że na tym możemy naszą jazdę zakończyć, bo o aucie wszystko już powiedzieliśmy. Także do następnych YouTube'ów, do następnych odsłon polskich salonowych przez nas sprzedawanych, a my jedziemy trochę jeszcze potestować nasze nowo nabyte Suzuki. Do zobaczenia na placu. Do miłego. Cześć.